Pani prezydent, jesteśmy po pierwszym etapie budżetu obywatelskiego i chciałbym na początek wiedzieć, jak pani ocenia działanie tego projektu, jak pani ocenia weryfikację wniosków złożonych, jak pani ocenia działanie Łodzian. Znaczy, przede wszystkim to jest pierwsza edycja, po pierwszej edycji związanej z wyłonieniem projektów, bo dopiero ten projekt tak naprawdę jest realizowany i skończymy go z końcem roku budżetowego, w związku z czym ta pierwsza edycja i związany z tym wybór projektów oceniam fantastycznie. Aczkolwiek wszyscy się uczymy. To jest nowy sposób komunikowania się z społeczeństwem, to jest nowa forma dialogu ze społeczeństwem, w związku z czym tu na pewno trafialiśmy na różne wpadki, różne poślizgnięcia się, ale z tego co widzę i z tego co otrzymujemy jak gdyby feedback zwrotny, jest to przede wszystkim to, co dla mnie najważniejsze, bardzo pozytywnie odebrane przez mieszkańców, a przecież o to chodzi. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego miało przede wszystkim właśnie to na celu, żeby zaangażować Łodzian w sprawy Łodzi. Żeby Łodzianie chcieli się angażować, muszą uwierzyć, że mają wpływ na te sprawy, chociażby w tak małym, bo w sumie to jest niecały 1% budżetu miasta z jednej strony, ale z drugiej strony to jest realizacja marzeń i spraw, o które niekiedy mieszkańcy poszczególnych terenów, osiedli, dzielnic walczyli latami i nie mogli jak gdyby znaleźć sposobu, żeby dotrzeć z tą ideą, z tym problemem do władzy i spowodować, żeby ktoś zainteresował się tą sprawą. Z drugiej strony, tak jak ja odbieram siedząc w fotelu na Piotrkowskiej 104, to jednak z chwilą, kiedy patrzy się globalnie na całe miasto, w pierwszej kolejności bierze się potrzeby te ogólne, z których jak gdyby ogół może korzystać, w związku z czym niekiedy te sprawy mniejsze schodzą na plan dalszy. Z drugiej strony skala zaniechań, latami odkładanych procesów spowodowała, że napór społeczny, potrzeba zmian w tych lokalnych społecznościach, bo problemem u nas nie jest wybudowanie pięknego obiektu w centrum osiedla. Problemem jest zwykły prosty chodnik, który jest naprawdę mało nakładowy, nisko budżetowy, a jednak z uwagi na ilość tych chodników, które trzeba przybudować w mieście, staje się olbrzymią inwestycją. Jak wybrać, która jest ważniejszy, który jest mniej ważny? My obserwujemy, jak to wygląda, ale bardzo trudno jest tam niekiedy podejmować decyzje i po prostu zdecydowaliśmy, że dajmy szansę, żeby to sami mieszkańcy zadecydowali, który z ich punktu widzenia, tych, którzy korzystają na co dzień z tego chodnika, który chodnik trzeba w pierwszej kolejności, a który w drugiej wyremontować. My podzieliliśmy budżet obywatelski tak, żeby dać szansę na realizację działań ogólnomiejskich, czyli tych, na które może zagłosować każdy Łodzianin, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania. I rozłożyliśmy w miarę akcenty tak, żeby część puli środków szła właśnie na te zadania ogólnomiejskie, a część równomiernie na 5 dzielnic, które są na terenie naszego miasta. Czyli staraliśmy się, żeby równomiernie rozpocząć rozprowadzanie czy danie możliwości na realizację poszczególnych zadań równomiernie na terenie całego miasta. I wszystkie te wnioski są jednakowo ważne. Oczywiście z racji tego, że przeznaczyliśmy dla każdej z dzielnic pierwotnie, bo później ten budżet został zwiększony na skutek pozyskania dodatkowych środków, pierwotnie przeznaczyliśmy dla każdej z dzielnic 3 miliony i 5 milionów na projekty ogólnomiejskie. I myślę, że taka właśnie możliwość to jest jedno. Drugie, co jest bardzo istotne, my wybieramy projekty w ramach puli środków, czyli najpierw wchodzą te, które mają określoną kolejność na liście, do czasu jak gdyby, kiedy wartość projektu kolejnego przekroczy już pulę środków. Wtedy uzupełniamy mniejszymi projektami, które są że tak powiem, w dole listy i w ten sposób przechodzą nie tylko te projekty, na które głosuje 2 tysiące, 5 tysięcy, 8 tysięcy osób, ale przechodzą też małe projekty, na które głosuje 200 osób, 300 osób, czy tak jak w przypadku na przykład pianina dla seniorów w domu codziennej takiej opieki społecznej, gdzie było bodajże 70 czy 80 głosów. Także to właśnie na tym też polega i to pokazuje, że warto aktywizować się. Inaczej być może ci, którzy mają świadomość, że ich projekt dotyczy bardzo lokalnej społeczności, nigdy nie pokusiliby się o to, żeby spróbować zawalczyć. A życie pokazuje, że mogą również i takie małe, dotyczące naprawdę jakieś, tak jak w przypadku domu opieki, to jest 70
pensjonariuszy. To jest naprawdę coś fantastycznego. To daje potencjał i przede wszystkim daje taką fajną siłę i impet. Cały system konsultacji społecznych, to, że wychodzimy do mieszkańców, że spotykam się praktycznie w różnych miejscach z mieszkańcami, prowadzę permanentny dialog z łodzianami, to jest nowa jakość. I tej jakości według mnie Łodzi było bardzo, bardzo potrzeba. Jednak to było bardzo wyraźnie podkreślone na początku konferencji. Ten aspekt decydowania o losie mieszkańca nie odbywa się już na poziomie ogólnokrajowym w Sejmie, tylko ta możliwość, ta realna władza schodzi na poziom samorządu. Tu realnie dzieje się wiele rzeczy, które bezpośrednio oddziaływują na mieszkańca, na bezpośrednią tą społeczność lokalną. I to jest fantastyczne, że faktycznie mieszkańcy chcą zacząć w tym uczestniczyć. I myślę, że to jest całe klucz, że nie głosujemy tylko raz na 4 lata, ale zaczynamy głosować na co dzień. Moim marzeniem jest to, żeby mieszkańcy zaangażowali się w sprawy miasta, żeby utożsamiali się z miastem, żeby współdecydowali o mieście, bo według mnie tak powinien postępować świat. Przy czym, żeby też była jasność, to nie jest chęć zrzucenia odpowiedzialności na mieszkańców. Nie, to jest wprost przeciwnie. To jest możliwość pozyskania mieszkańców i wspólnego współdecydowania o mieście. A tak jak wspomniałam, ponieważ skala potrzeb jest naprawdę olbrzymia, to warto, żeby mieszkańcy wskazywali kolejność tych działań, które powinny być realizowane, a właśnie budżet obywatelski jest taką wskazywaniem kolejności potrzebnych działań. I myślę, że no, ja osobiście nie chcę mi się wierzyć, żeby któryś z polityków chciał odstąpić od tego, ale nigdy nie mów nigdy. Za siebie mogę mówić, za innych nie. Mam nadzieję w takim razie, że nowe władze samorządowe dopilnują tego, żeby to był projekt długodystansowy. Ja nie wyobrażam sobie tego w inny sposób i będę kibicowała, ktokolwiek będzie zasiadał w Radzie Miejskiej, czy w wyborach prezydenckich, zależy jak los się potoczy. Ja mam nadzieję, że mieszkańcy docenią to, co robiłam i będę zabiegała o reelekcję, a jeżeli to będę ja, to obiecuję, że na pewno te działania, które wdrożyłam z niemałym trudem, będą kontynuowane. Świetnie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję uprzejmie.